Rewera. Dzień dobry, zapraszam na informacje Telewizji Gorzów. Dwudziestu dwóch radnych opowiedziało się za absolutorium dla prezydenta Gorzowa Jacka Wójcickiego. Nikt się nie wstrzymał i nikt nie był przeciw. To był trudny rok, ale miasto zdało egzamin, mówią radni. Co do poprawki, nadzór nad inwestycjami, miejsca w żłobkach i nie tylko. 2022 rok to był rok przede wszystkim wojny w Ukrainie i tego, z czym musieliśmy się mierzyć, z zadaniami, które naprawdę, o których samorząd nigdy nie zastanawiał się, nie myślał, ale poradziliśmy sobie wspólnie z radnymi, z urzędnikami, z mieszkańcami. Przeszliśmy przez to naprawdę w dobry sposób. Cieszy mnie to wotum zaufania Rady Miasta, dlatego że to jest bardzo budujące do dalszej pracy. Wiele rzeczy się oczywiście nie udało, czy te rzeczy, te inwestycje idą zbyt wolno, czy na wiele rzeczy się denerwujemy, ale cały czas staramy się poprawiać, by być lepszym. W mojej recenzji raportu o stanie miasta wybrzmiało wiele rzeczy, co do których mam pewne wątpliwości i chciałabym usłyszeć jakby odpowiedzi na nie. Brakuje mi danych odnośnie strefy ekonomicznej w Gorzowie. Jaki jest stosunek kosztów, jakie my ponosimy jako miasto w stosunku do korzyści, jakie z niego czerpiemy, czyli wpływów z podatków, kosztów, mówię o drogach, o komunikacji miejskiej i tak dalej. Także to jest jedna rzecz. Druga rzecz, która wybrzmiewa tutaj praktycznie w każdej wypowiedzi, to są żłobki. Żłobki, przedszkola, dobra edukacja, bo nie oszukujmy się, z mniej więcej 1400 maturzystów 1000 wyjeżdża. Żeby wrócili po studiach, muszą mieć fajną ofertę społeczną, dobre miejsca dla właśnie na żłobki, dobre miejsca do spędzania czasu, możliwość rozwoju też i możliwość też uzyskania dobrze płatnego miejsca pracy. Raport o stanie miasta jest dokumentem, który jak fotografię pokazuje nasze miasto, ale często przez pryzmat liczb. Natomiast my też zwracamy uwagę na problemy, chociażby w obszarze inwestycji. Kwestia ich planowania, ich realizacji, różnego rodzaju opóźnień. Mamy ich bardzo dużo i bardzo dobrze, ale chcielibyśmy, żeby one były wykonywane sprawniej i efektywniej, bo tego też oczekują mieszkańcy. Mówimy też o polityce społecznej. Dużo działań dla seniorów w ostatnich latach, ale uważamy, że powinniśmy jeszcze więcej robić dla dzieci i młodzieży, zwłaszcza w obszarze zdrowia psychicznego, pomocy psychologiczno-pedagogicznej. To są takie kluczowe elementy, na które zwracamy uwagę. Oczywiście w przypadku głosowania zarówno nad wotum nieufności, nad absolutorium dajemy tutaj prezydentowi szansę. Będziemy głosować za, ale mamy cały czas i będziemy nasze argumenty, nasze uwagi formułować po to, żeby jeszcze lepiej nasze miasto mogło pracować, funkcjonować, bo każdy głos w dyskusji, każda uwaga według nas merytoryczna, a takie składamy, jest cenna, ważna dla rozwoju naszego miasta. 2022 rok to czas rozwoju i pozyskiwania dużych środków zewnętrznych, myślę, że rekordowych, czyli złote czasy dla miasta. Duża sprawność prezydenta pozyskiwania środków zarówno z Urzędu Marszałkowskiego, jak i z rządu. Podstawy do dużego rozwoju gospodarczego, więc ciężko jest przy deficycie 42 milionów w tamtym roku i 30% w stosunku do dochodów zadłużenia miasta, które nie jest duże w porównaniu do innych, zagłosować przeciwko, więc będziemy głosować za. Myślę, że na tle innych miast stawia czoła, pozyskując te olbrzymie środki na inwestycje. Właściwie tak jak radni mówią, każde co 500 metrów jest rozkopane, więc ja zawsze mówię, zapraszam do Gorzowa za 2 lata, Gorzów będzie piękny. Już po raz piąty Gorzów powalczy o tytuł rowerowej stolicy Polski. Rywalizacja rozpocznie się w czwartek 1 czerwca i potrwa cały miesiąc. Przed rozpoczęciem rywalizacji znaleźli się Śmiałkowie, którzy kręcili kilometry dla Gorzowa w treningu przed startem głównego konkursu. Miasto nagrodziło najlepszych zawodników upominkami. Dokładnie za tydzień, 1 czerwca, rozpoczynamy po raz kolejny rywalizację o miano rowerowej stolicy Polski. To będzie nasz piąty jako miasta udział. Właściwie za każdym razem ocieramy się o podium. Raz udało się zająć 3. miejsce, oczywiście w naszej kategorii miast powyżej 100 tysięcy mieszkańców. No teraz robimy i będziemy robić wszystko oczywiście z udziałem naszych mieszkańców i wszystkich uczestników, żeby na tym podium się znaleźć i od razu na pierwszym miejscu. Trening trwał 2 miesiące. Podczas tego treningu
treningu mieszkańcy wykręcili blisko 158 tysięcy kilometrów, co na 61 miast biorących udział w treningu dało nam piąte miejsce. Przed nami znalazła się Bydgoszcz, Zielona Góra, Biała Podlaska oraz Puławy. I tak jak zapowiadaliśmy wcześniej, chcielibyśmy nagrodzić 10 najlepszych rowerzystów treningu. Przygotowania do rywalizacji cały rok trwają, także no... Te dwa miesiące ostatnie, no to były takie troszeczkę mocniejsze. Rower daje mi na przykład radość, uśmiech i energię. Także zapraszam wszystkich na rower, niezależnie od wieku. PESEL to tylko cyferki, także nie ma się co tym przejmować. Jeśli zdrowie pozwala, to wsiadamy i jeździmy dla Gorzowa. Pasja się wzięła w 2015 roku, kiedy kręciłam dla fundacji pomoc mierzona kilometrami. I od tamtego roku tak coraz więcej. No i tak wyszło, że teraz 18 tysięcy. W tej chwili kręcę dla fundacji kręcimykilometry.pl dla dzieci potrzebujących, chorych, które czekają na operację. A są sponsorzy, którzy płacą za te kilometry grosze, ale jak się pozbiera te wszystkie kilometry, to jest ich trochę i każdemu dziecku można pomóc. Staram się dziennie poświęcać około 2 godzin na treningi rowerem szosowym w moim przypadku. A aplikacja tak, jak najbardziej. Polecamy tą aplikację swoim znajomym, swoim przyjaciołom, kolegom. Piotrek założył na portalu społecznościowym grupę, która się sama napędza i tak naprawdę w ciągu ostatnich 2 tygodni grupa przejechała tyle, co my tam we 3 czy we 4 pierwszych tam tygodniach treningu. W moim przypadku ja lubię szybko jeździć rowerem i staram się to robić tak szybko, jak to mogę, więc te 2-3 godziny to chcę przejechać na jak największą ilość kilometrów w jak najszybszym czasie. Wiadomo, że w rowerowej Stolicy Polski chodzi o sumę przejechanych kilometrów, co jest też bardzo ważne, ale ja lubię czuć w nodze. W Choszcznie nie mamy takiej grupy, która by bezpośrednio mogła być pierwszą grupą, więc tutaj kolega podpowiedział Piotr, że możemy to robić dla Gorzowa. Piotr kumpluje się tutaj z chłopakami, którzy jeżdżą na rowerach MTB. I tak podjęliśmy decyzję, że będziemy kręcić kilometry dla Gorzowa Wielkopolskiego. I tak robimy w zasadzie od 3 chyba lat, jak dobrze pamiętam. W sobotę 27 maja Sporty Walki Gorzów zapraszają wszystkie dzieci i ich rodziców na festyn z okazji Dnia Dziecka. Do dyspozycji będą między innymi dmuchańce, malowanie twarzy, pokazy zawodników, walki zapaśnicze, grill i wiele innych. Od godziny 11 przy szkole przy ulicy Bohaterów Westerplatte miłośnicy sztuk walki będą gościli dzieciaków z całego miasta. Jako Sporty Walki Gorzów już drugi raz organizujemy festyn rodzinny z okazji Dnia Dziecka. 27 maja obok naszej sali, gdzie na co dzień trenujemy, przygotowaliśmy mnóstwo atrakcji. Jest to impreza skierowana dla wszystkich mieszkańców Gorzowa Wielkopolskiego, ale również jest to nagroda dla wszystkich młodych adeptów, którzy trenują nas w klubie. Zamysł też organizacji takiej imprezy był taki, że nie każde dziecko w Gorzowie stać na to, żeby wziąć udział w takim festynie, bo większość atrakcji jest płatnych. Wyszliśmy naprzeciw, te wszystkie atrakcje, które przewidzieliśmy, są bezpłatne i są open dla wszystkich, i dla małych, i dla dużych. Ulica Bohaterów Westerplatte 10, startujemy od godziny 11 do 18, ma potrwać ta impreza do 18-17. Przewidzieliśmy również turniej w mini zapasach tych najmłodszych, którzy próbują już swoich sił w tym sporcie. Tory przeszkód, pokazy sportów walki takich jak kickboxing, jak zapasy w stylu klasycznym, mnóstwo placów zabaw potocznie nazywanych dmuchańcami. Mamy również, będziemy gościć również panią, która jest najlepszym specjalistą od malowania twarzy w Polsce. Ona również będzie bezpłatnie wykonywać swoje dzieła na twarzach i tych uczestników, którzy przybędą. Oraz grill i poczęstunek przewidziany dla wszystkich, dla rodziców, dla dzieci. Przewidzieliśmy te pokazy, żeby przybliżyć gorzowianom, jak ten sport wygląda, że nie są taki straszny, jak to tworzy nasza wyobraźnia. I też będą mogli spróbować swoich sił, tych najprostszych chwytów, najprostszych uderzeń nauczyć się. Zapasy są sportem kompletnym. One przygotowują do każdej z dyscyplin sportu, jakie dziecko by nie wybrało w przyszłości. Jest to zwinność, skoczność, gibkość. Każdy zapaśnik umie grać dobrze w piłkę nożną, w piłkę ręczną, w koszykówkę. Z cech takich mentalnych jest to umiejętność radzenia sobie ze stresem.
na treningu i w czasie turniejów. Jest to umiejętność rozwiązywania problemów, bo zawsze przeciwnikiem nie jest dystans, odległość, którą chcemy pokonać, jest to drugi przeciwnik, który nie zawsze jest taki sam. Na tym wczesnym etapie, gdzie dziecko pojawia się na sali treningowej, jest to ciężkie, żeby wychwycić, że to jest ten brylant, który trzeba oszlifować. My mamy na to, do tego przygotowane te piły, żeby oszlifować ten diament, ale to jest jeszcze daleka droga, a w nas jest tylko misja taka, żeby zatrzymać jak najdłużej tego młodego chłopaka, młodą dziewczynę i przekonać, że warto uprawiać sport. Przebudowa skrzyżowania ulicy Roosevelta, Kosynierów Gdyńskich, Żwirowej i Słowiańskiej stała się faktem. Kierowcy muszą zachować szczególną ostrożność i przyzwyczaić się do nowej organizacji ruchu. Od 23 maja, czyli od ostatniego wtorku, zmianie uległa znacząco organizacja ruchu na skrzyżowaniu ulic Słowiańska, Żwirowa, Roosevelta, Kosynierów Gdyńskich. Wykonawca robót, firma Eurovia, rozpoczęła pierwszy etap przebudowy tego skrzyżowania. Równolegle prowadzone są również prace związane z inwestycją PWiK. I główne zmiany polegają na tym, że wyłączona z ruchu został odcinek ulicy Żwirowej na kierunku od cmentarza do centrum miasta i jednocześnie kierowcy zostali skierowani na trasę objazdową przez ulicę Błotną i Okrzei do Kazimierza Wielkiego. Jedną ze zmian jest również wyłączenie sygnalizacji świetlnej. Kierowcy muszą od wtorku radzić sobie po prostu w oparciu o istniejące znaki pionowe i poziome. W tym zakresie również zostały wprowadzone ograniczenia w zakresie kierunków ruchu. To znaczy na przykład jadąc ulicą Kosynierów Gdyńskich od centrum w kierunku ulicy Żwirowej mamy tutaj obowiązek nakaz skrętu w prawo i ewentualnie przejazd w kierunku ulicy Żwirowej poprzez zawracanie na rondzie Wyszyńskiego. Sytuacja, jeżeli chodzi o przejazd w ciągu trasy średnicowej, nie uległa znaczącym zmianom, to znaczy zachowana została przejezdność w obu relacjach na wprost, natomiast pasy ruchu zostały zwężone, także w każdym kierunku mamy po jednym pasie ruchu i wszelkie jakby korytarze ruchu zostały wydzielone poprzez urządzenia BRD i oznakowanie poziome. I tą informacją kończymy dzisiejsze wydanie informacji Telewizji Gorzów. Na kolejne zapraszam jutro o godzinie 17:30. Do zobaczenia.